Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich na Speedrunie 5.0. Gram na 5 minut, komentuję ruchy. E, moi drodzy widzowie, korzystając z okazji, e, przypomnę tylko, że trwa sprzedaż szachowych fundamentów do 3 lipca do godziny 22. Szczegóły. Znajdziecie na szachuś.pl. Zapraszam. O, jejku, podstawiłem i przez właśnie reklamę podstawiłem figurę. O, Matko Woska, za szybko. No dobra, e, mam nadzieję, że chociaż reklama zadziała, bo przecież pod, podstawienie tej figurki. E, no nie poddam się, nie poddam się jeszcze. No będę próbować walczyć. E, no będę walczył oczywiście. Zapionka, no trochę mało, ale zawsze coś. No tak, przeciwnik będzie tutaj próbować teraz to wszystko. Wymieniać i, i słusznie. E, co zrobić? Co zrobić, moi drodzy? E, niech będzie goniec na E2. Wybicie, wybicie. No, nie wygląda to różowo. Niestety. Dokładnie. Hmm. Chyba po prostu wrócić. Pewno <ścoughs> tak figury nie podstawiłem. Dobra, ale. Spoko, póki piłka w grze. No ale przeciwnik jest silny: 2341. ty, ty. ty, ty. Dobra, tutaj się próbuje modyfikować struktura. Dobra, on będzie wymieniać to coś, muszę niestety wymienić. Ech, tak to bywa właśnie. No dobra, jak zbije, to ja zbiję. Bicie, 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 bicie. Dużo wymian może nastąpić Dopóki on nie rozwinie wszystkich figur, no to nie mówię, że mam szansę, no ale Coś można próbować walczyć, no może Tu wybić, tu i tu Przecież To też jak otworzę pozycję to On będzie miał tutaj spoko grę Myślę, że on może sobie zagrać spokojnie, nie C7, o zbił jednak Dobra, no coraz mniej figur na szachownicy, ale Nie poddajemy się, zbił Okej, okay. no muszę wybić oczywiście, może hetman e2, tutaj jakiś d5, no jakaś tutaj kąśliwa opcja może nastąpi. Hmm. Zobaczymy, jakby tutaj się do niego dostać, na razie wyprowadzę wieżę. No tak, zrobił tą roszadę. Wrócę gońcem, bo chcę tam zaatakować, muszę to jakoś zrobić. Może przestawię skoczka, wejdę hetmanem. Żeby potem skoczek tędy wlazł. A tutaj będzie szykował ruch. Zapewne. Ale jeszcze mogę sobie pozwolić chyba na wieża B1, tak żeby jedna wieża miała opcję. Czas niestety bardzo szybko ucieka. Czyżby B6 y Hetman E2 mógł stać, bo jak B6 to Hetman E4 i byłbym w domu. Teraz za późno. No trudno, gram tak. Szkoda, bo w sumie mogłem zagrać Hetman Edwa zamiast wieżą. E, przestawię skoczka i spróbuję wejść tutaj teraz. Tak, perfidnie. Bo co mi pozostało w tej pozycji? E, on zdążył to wszystko ogarnąć. Jednak zagram tu i on tu, na przykład G6 bicie, 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 bicie. Koniec G7 wieża bije mało. E, tutaj będzie ciężko. No tak, on y, się widać tutaj broni. Próbuję zagrać tak, bo on też może szykować taki ruch i z, z takim strzałem. Po tym ruchu, chyba goniec C4, on wróci. No i ja wrócę, ja mogę powtarzać ruchy. Wieża C8, właśnie. Wieża C1 dosyć szybko trzeba chyba zagrać. 2,5 minuty u niego. No walczymy. Jakieś tu poświęcenie może? Tutaj, tutaj, tu. Jakiś wieczny szach. O, właśnie, coś tu może próbować zagrać. Um, Bicie. mam zagrał. Dobra, to teraz muszę chyba tu. Aha, bo jak on zbije tu, ja tu. On zagra wieżą na C7. Skoczek wisi. Przemyślało to tak szybko. Tak, mogę przecież. Tutaj grozi. Strzałka. I też nie ma Hetman G5. Hetman F5. Hetman F5. Hetman G3. Hetman G3 z groźbą skoczek D6. Pojawiają się groźby. Hetman G6. No to tu zbił. Ok. Wierzą. Wierzą. Wieżę ubijemy, bo tu groziło, a wieża też wejdzie do ataku i do przesłony. No, trzeba wprowadzać figury. Może tak w ogóle. On tu. A, to będzie problem. A, i tu mi wymieni. Kurczę. No, nie, no to jest problem u mnie. Tu jeszcze wisi mi wieża. Tego nie dostrzegłem. Tak. No, jedyne wyjście chyba, tak, żeby złączyć chociaż pionki. No, tak, no to tutaj będzie już bardzo ciężko. Niestety mata mi się nie uda tutaj e, mu zafundować. Ale też na no, to było bardzo. Co? Ładnie zagrał. Bo tu jeszcze groził i ta wymiana jest nieunikniona. A nie, mogę tak. Właśnie, nie ma wymiany hetmanów, żyjemy. Tutaj skoczek zagra, uciekam. No szach może nastąpić, uciekam. Jeszcze żyjemy, nie wymieniając hetmanów, a to jest dobra informacja dla mnie. Bo, im dłużej Hetmany zostawię, tym mam jakąś tam szansę. Potencjalną. No, Skoczek F4 wygląda świetnie. Yy, taki ruch. Nie wiem. Skoczek. No, goniec f 1 szybciutko. Uronić się od mata. Szach może nastąpić. Gram G3 za moment. Muszę G3. Jemu została minuta. Może w ogóle tak spróbować? Yy, tu, tu nie no, bez sensu, bo on wróci Hetmanem. Yy, G3. Tak gram, bo jeżeli on zbije tutaj, ja zbijam tu. Chwila, a co to w ogóle był za ruch? E5. Nie mogłem zbić tu? Może za późno. E, mogę teraz zagrać tak. E, on co? Zagra tu. Hmm. Czy przepchać pionka? Przepchamy tego pionka spróbujemy. On tu się przedostanie. Ok. Zagrajmy tak. Niech ten Hetman stąd ucieka. Jeżeli Hetman F5, to będziemy grać tak. Hetman F5 nie zagrał. Um, może tu wprowadzi wieże, co? On ma 40 sekund. Może tak. Może tak, po prostu. I wieża D1, a F5 jest kurczę. Tego nie widziałem. Tu, tu. No dobra, no tu zagra, tu z powrotem. Tu zagrałeś. Aha. Tak. Tutaj, tutaj. Um, właśnie. F4. Może goniec H3. Koniec H3. Z opcją, że jak tu to jakiś tam szach. Przesłona tutaj grozi. Okej. Okay. Muszę tak. Tutaj skoczek wskakuje. A, bidełki. Okej. Okay. Ojej, ojej ojej ojej, to jest bardzo źle. Uf. Uf, 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 ale, ale boli. Ile on ma czasu? 30 sekund. Nic to mi nie da. Um, dobra Niech będzie tak Stracę materiał Nie zbił? A To dziwne Nie zbił wieży, nie widział? Ja wiem, że będziesz mnie tutaj jechał Kurczę, najgorszy to, że ja nie mam Żadnej sensownej obrony Muszę to wszystko powybijać A. Um, nic nie mogę zrobić. Nie wiem, tak, tak. No nic nie mogę zrobić niestety. Wieża wchodzi. No tak, stopka. Ale walka przynajmniej jakaś tam była. No spróbujemy do końca. Mat na g3, Ok. Spróbujemy rewanż, No przez to podstawienie, przez te podstawienie figury, mm, tak to już jest. No dobrze, ten ranking ciągle jest w okolicy 2350. Pora tutaj zrobić jakiś progres, bo zaczyna mnie już to męczyć. Oczywiście, mówiąc w cudzysłowie, eee, no, czekam na przeciwnika. Szkoda, że nie chcę wziąć rewanżu po tej podstawce. Hikaru to by dał radę jeszcze bez tej figury, zapewne. Ale my nie jesteśmy Hikaru. Dobra, eee, czekamy na przeciwnika. Słuchajcie, troszkę to zawsze potrwa, zanim. Zanim przeciwnik przyjdzie, ale FOPA było na początku niestety. W 5 minutówki, no, co zrobić. Czekamy. Czekamy. Szukam sobie przeciwnika. Czekam na niego. No póki co nie widać. W razie czego można sobie pasek przewinąć. I tyle. A to korzystając z okazji, w takim razie wrócę do fundamentów, moi drodzy. Dla osób, które jeszcze nie wiedzą, to jest mój pierwszy tak kompletny kurs od zera do drugiej kategorii. Można się świetnie uczyć, z tego można korzystać z materiałów do nauki, też innych. Nauczyciele również ten kurs nabywają, z czego się bardzo cieszę i korzystają. Można zakupić to dla całej rodziny, cała rodzina może korzystać. E, także zapraszam na szachus.pl, szachus tam są szczegóły. Do 3 lipca można nabyć w dwóch e, konfiguracjach cenowych. Dobra, zapraszamy e, tutaj do kolejnej partii D4. Dobra, mamy obronę. E, obronę mamy Greenfelda. Zagramy H4, może. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Oczywiście h4 to jest takie posunięcie na zaczepkę, na próbę. No właśnie, jaką próbę? Nie wiadomo jaką. Ej, tak chyba muszę bronić. Wyjścia za bardzo nie ma. No dobra, zbijmy na g6. Przeciwnik roszady już nie zrobi. Chyba po prostu e3, bronić trzeba na d4. Ok, zbijamy pionkiem, Koniec pewnie będzie chciał zagrać. Zagramy wtedy może koniec c4. Bicie, bicie. Bicie tu, bicie tu. Taka jest opcja. Zobaczymy. Jeżeli tak, zbiję, no to się fajnie piany połączą. Z kolei, jak zbiję tu, ja zbiję tu. Pionek będzie niebroniony, ale skoczek również. Okej, okay, obronił tutaj to. Tym, czy tym. I czy w ogóle to ruszać? Dobra, koniec E3. No, możesz mi tego końca strącić. Możesz, ale chyba muszę bronić tego izolaka, słabego izolaka. No i cóż, pozycja jest taka. Taka se, że tak powiem. Tu chyba. Okej, wypiłeś. Co tutaj jest strzał od razu? Chyba jest. No, nie zbił. Jest długa roszada. No dobra, ja muszę zrobić chyba podobnie. No, muszę długą zrobić, schować króla bronić pionka. I tutaj teraz po tym ruchu, dobra, ten pionek jest mocniej broniony. No to w porządku wyszło. Znaczy, pewnie czarne są ok, bo tu jest pionek słaby. No ale wrócę gońcem. Będę to wszystko póki co bronić. No, na pewno struktura moja ucierpiała. Jak ocenić? No pewnie czarne są spoko. No wracam gońcem bronię. Wymiana hetmanów dla mnie będzie na pewno w porządku. Troszkę. E, luźniej będzie można sobie tutaj podziałać. Może Hetman tu, wieża, wchodzi na D5? Może Hetman C2? Spróbujemy wymienić. No, on oczywiście się nie zgodzi na to, zapewne. Ale. Nie szkodzi. Może F4 w ogóle, żeby nie było E5? To jest ciekawe. Gdzie on może odejść, on może po prostu wrócić. Tak, ale jak tak, to tak, taki mam ruch, dobra. Mimo wszystko, taki ruch mi się chce zagrać. Dobra, gram tak, mimo wszystko, nie wpuszczę żadnego z pionków. Hetman się wycofał tutaj, dobra, gramy z powrotem. I tu goniec F3, może z naciskiem. Dobra, gramy z naciskiem, niech się boi. Hetman, tam jak wejdzie, nic nie zrobi. Tu się broni, goniec strzela w ścianę. Dobra, muszę chyba. Coś w tym rodzaju zagrać Chyba tak, tak i tak kurczę w sumie ta wieża tam mogła też sobie podziałać Ale gram tu Tak, grożę tu i grożę tu wybiciem teraz Przeciwnik pograł za szybko Jesteś mój Bo tutaj już zbijam Słuchajcie, weszło jak w masełko Dobrze Dobrze, bo trzeba tutaj punkty zbierać, ranking budować no, 2600 samo się nie zrobi, będzie ciężko te 2600 600 bić, ale no na tym polega też trudność, że tutaj sobie wyzwanie daje. No i taktyka weszła, tutaj fajnie to się ułożyło. Dobra, mamy to, spróbuję rewanż i szukam sobie również jednocześnie kolejnego przeciwnika. Goniec Białopolowy zrobił robotę. Dobra, czekamy, czekamy, czekamy. Właśnie na tym poziomie y, trudność jest w znalezieniu przeciwnika. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Włożyło się w sumie fajnie w tej partii. Dobra, 2364, dzisiaj zaczynałem z pułapu 62, 64 zaczynałem. Nie ma co się skupiać oczywiście na kilku oczkach z tyłu, ale no, Chciałoby się robić ten progres co odcinek, nie zawsze pewnie to się uda Ale próbujmy Wyszukuję cały czas przeciwnika Dla cierpliwości Swoją drogą, słuchajcie, to jest już piąta seria speedruna eee, Kto nie widział pierwszych serii Speedruna po prostu, to zapraszam Sam jestem ciekaw jak to wtedy wyglądało, tych partii było mnóstwo Wtedy były partie grane na 10 minut No i cóż, miło będzie za parę lat sobie wrócić do tego Znaczy mówię tutaj bardziej też, znaczy ja swoich filmów nie oglądam Ale na pewno będzie fajnie coś tam kiedyś zobaczyć E4 mamy, może spróbujemy skoczek C6 tutaj z niestandardowym podejściem do partii no troszeczkę przeciwnika spróbujemy zamieszać. Ma dwie opcje: bicie, znaczy nie tylko bicie, no, można przepchać, tak, można różnie. Gonie C5, czyli mamy tutaj wariant zamknięty: E6, ok. Hetman D7, F6, takie ruchy będziemy chcieli wykonywać. H6 i G5 w zanadrzu. No taka trochę francuska, ale nie ma ruchu C5. Wymiana tutaj, jak najbardziej. OK, i ruch F6 próbujemy w takim układzie. Nie ma białopolowych gońców, chcemy tego wybić. Tutaj skoczek sobie to wybije. Zaplanuję długą ruszadę, On będzie mnie napierał na pewno. Zagram jeszcze gońcem na D6, tak żeby mieć opcję E5, ale też może zrobić krótką. Krótka w sumie może mieć sens. Tak, myślę, że krótko zrobię. Tutaj nic nie działa, bo mam wieża A na E8. OK, i z ruchem E5 będę chciał się zaprzyjaźnić. To znaczy, nawet od razu będzie można. Nie w tym momencie i wprowadzam ostatnią figurę do gry. Jeżeli bicie to tutaj, może odpędzimy tego gońca? Nie, zaraz, eee, taki ruch. Tak, tak, tak. Hmm. Dobra, odpędźmy tego gońca. Tak, w ogóle mi się chyba marzy zagranie. Chociaż teraz E5 ciągle mi będzie mógł tego... Sprzątnąć, nie za bardzo to chcę zrobić. Może Hetman F7, żeby nie wpuścić Hetmana i skoczek na G4, coś takiego. Ja wiem, że tu mam słabość w postaci E6. Na razie jest ona dobrze broniona. Skoczek tu nic nie daje, bo wybije, więc też to się będzie trzymać. Yy, o, chyba tak mogę zagrać. Jak mi przeciwnik pozwolił, teraz grozi G5. Wrócił, dobra, gramy tak i on, goniec G3, musi I co, skoczek teraz rąbnie czy goniec, co będzie lepsze, chyba skoczek Czy nic, nie no muszę coś zagrać, skoczkiem trzeba chyba rąbnąć A i przerzucić co, skoczka, przerzucić skoczka tędy lub tędy, no jeżeli skoczek tutaj nie może, to bo jest tam na F2 więc tu zagram, będę pilnował pola E5, a ten skoczek, no właśnie, skoczek będzie lepiej tutaj pilnował tego pola. Może ruch C6 w sumie, czy C5? Um, spróbujmy tego C5. Zawsze po wybiciu będę miał jakąś tam opcję strzału, ewentualnie C4. No to może sobie stać. Ta wieża y, też pełni funkcję tylko obronną, jak widać. Y, G4 też grozi. O, w ogóle to jest bardzo fajny ruch, G4. Skoczek tu. Nie, no dobra, c4, przepędzamy Hetmana G4 wygląda fajnie, on zagra tutaj, ja h5, on zdwoi wieże, okej okay. hmm. Dobra, zagrajmy najpierw b5 B5, żeby Hetman tam nie wskoczył Przytrzymajmy to, może coś w tym stylu też spróbować później, ale to nie teraz, teraz trzeba szukać jakiejś fajnej opcji No jakby ten skoczek gdzieś tam wrócił, próbował manewrów, to mam g4 i bicie tu, teraz już nie ma Tutaj. No, właśnie. Za bardzo nie widzę. Jakby tu wzmocnić. On może tak grać. Dobra, niech będzie G4. Idziemy z tym posunięciem. Też o tym myślałem, że tu przeciwnik może zagrać, ale mam taki ruch i teraz mam G3. G3 jest tutaj obowiązkowym ruchem. Inaczej on zagra G3 i będzie ciężko. Yy, dobra. No to co? Yy, tak? Chyba tak. Tu jeszcze bronimy. Yy, będzie trzeba zagrać. No, jak tu zbiję. A w sumie. Hello, jak zagram tu, to on tu. Aha, dobra. W takim razie tutaj, żeby zagrać tu, bo jeżeli on da szacha, to ja. Tu, aha, on zbije, tu z szachem. Kurczę, nie tu uwierzą, zagrałem. No tak, nie tu uwierzą. Za szybko znowu. Ale cały czas tam jest siatka matowa. A król H8 wystarczyło zagrać, Krzysztof. Nie, on jeszcze może tak zagrać, słuchajcie. Oddajesz piona. Jasne, biorę go. W sumie te, i tak by się obronił tym skoczkiem na F3 mata nie byłoby. Spoko. Hmm. Tu. Chyba tak muszę. Teraz tak. No tam w sumie nie wejdę, ale pianek więcej. A4, ok. Tak. Bicie, bicie. Jeżeli wierzę A1, to też wierzę A7 można. A zagrałeś. Może, nie, tu nie mogę, bo pionka muszę bronić. Już król w 8. Żeby Jaki tu miałem plan po tym ruchu? Miałem koncepcję taką już w głowie, ale o co tutaj chodziło, żeby nie było szacha? Nie wiem, dlaczego zagrałem, powiem szczerze, trochę y Coś tutaj miałem na myśli, nie pamiętam. No tu atakuje, tu będziesz chciał wejść, tak? No będziesz chciał wejść. Dobra, wieża A7, wieża E7. Muszę tego piona bronić niestety. No i muszę pionkę bronić. No, ta wieża nie gra. Hmm. No właśnie, muszę wrócić. A, on może tu skoczkiem może zagrać. Aj, Tu, tu. I tu mogę zbić. Tam grozi potem A czekajcie mam tutaj ruch Tutaj wygrywam Goniec E3 Dobrze Krzysztof że pomyślałeś troszkę w tej sytuacji Goniec E3 Mamy to Mamy to w tej sytuacji Weszła taktyka ładna e, No końcem, końcem. Okej okay. Spróbujemy rewanż oraz szukamy nowego przeciwnika. No, trzeba przyznać, że tutaj taktyczka weszła solidnie. Ok, szukamy, szukamy, szukamy sobie kolejnego tutaj gracza. Lato idzie, słuchajcie, szachy trochę w latem no niestety mniejsze zainteresowanie ze względu na pogodę, to jest oczywista sprawa, ale apeluję o nieprzestawanie gry czy pracowanie nad szachami chociaż troszkę, żeby nie wyjść z sprawy, bo wakacje bardzo rozleniwiają. Ja zamierzam wakacje mimo wszystko troszkę popracować, stworzyć dla was kolejne materiały. Ciekawe. Goniec c 4 niech będzie w taki sposób obrona Greenfelda. Normalny debiut. Tak jest, tutaj zbijamy Hetman A5 albo skoczek dokładnie to. Tak. Jeżeli Hetman A5 to bijemy tutaj. Teoria, no, bo tutaj, tutaj, tutaj to Hetman D2, więc tu się też broni tak, tak się zbija. No czy przepraszam, skoczek C3, Hetman D2. OK, no i teraz chwilunia Zagrałeś mi tak, czego ja za bardzo nie znam Chyba gońcem tu Nie, bo tu mi zbijesz Dobra, sekundeczka Tak, będziesz tu Nie, bo ta wieża się rozegra, będzie niebezpiecznie nie no, goniec E2 chyba po prostu trzeba grać. Goniec E2 z Roshadą. Tyle w temacie. Tutaj, a co? Jest? Bicie tu? Bicie Hetmana? Bicie tu? Chyba nie. Nie, nie, nie. To na pewno nie jest dobre dla czarnych. Dobra, mamy bicie. A tu kolejne wejście. Kurcza, Tak łatwo poszło. Skoczek E4. nasz się wierzyć nie chce. Dałem się zrobić w jajko. No i co, goniec zbija z szachem. Ja muszę tutaj. Goniec tu i tu. A, to może... A, zbija z szachem tędy. Okej. Okay. No dobra. Skoczek? No to tak. W pionkach jest porówno. Roszatka, zaraz się szykuje. O, tutaj mnie gonisz. No dobra, tak. I co tutaj mam grać? Chodzi o to, żeby zbić. Prosta pułapka. A Co tak działa? Tu. No, obroniłeś, ok. No to ja wracam i co wtedy? A może tutaj zagramy? A czemu nie? A dlaczego go nie spróbować zaatakować? No, obroniłeś się. Jasne. Tutaj zagrasz. Dobra, tak niech będzie. Tym końcem jeszcze może wejść. Tutaj on będzie chciał wykorzystać, mm, kurczę, nie mogę za bardzo roshadę chyba też zrobić, skoczek stoi świetnie u niego. Aha, bo nie może tak, bo ja strzelam tutaj, dobra, żyjemy. Będziesz chciał wybić to, dobra, kumam. Mhm. Niech będzie tak, żeby bronić tutaj. Wybicie, wybicie, e5. Kurczę, e5 koniec nie będzie grał, ale jego koniec też na chwilę nie pogra. I teraz Roszada. Chociaż zostawiłbym króla, tylko że... No, król nie ma dobrych tutaj chyba pól, żeby sobie zostać w centrum. Centrum mam na myśli, że tu w środku, tak? Tak się generalnie mówi, jeżeli chodzi o króla. Okej, okay. tutaj to tutaj. Proste. Pracę materiał. No niestety, nie możesz zbić, bo jest goniec d5. Mhm. Przypadkowo to się wydarzyło. No a nie zmienia faktu. Skoczek stoi u niego świetnie. No teraz tak. Wieża A7. Moja wieża nie ma gry. Kurcze balans. Gram tak, żeby zagrać tak po jego wybiciu. Ale to się raczej nie wydarzy. Dokładnie. Może tak? No już moje pułapki się skończyły. Aha, jeszcze mam taki ruch. Jeszcze jest ruch goniec A6. Uf, dobrze, ja to dostrzegłem w ostatniej chwili. I posunięcie jeszcze jest na szczęście. No i co? Goniec tutaj. Potem F4 z próbą, właśnie tutaj, atakowania tej wieży. Te pionki tylko mnie martwią bardzo, no ale mój pionek też tam jakąś robótkę robi. Muszę tak, muszę tak. No poświęcenie jakości z jego strony może mieć dużo sensu. Będzie tak, z taką opcją. No może wrócić, będę musiał wrócić. Tutaj nie, bo tu. Aha, mogę też tak zrobić. Nie może wybić. Dobra, będę... jak coś będę mógł wrócić, tu i tu. Chodzi o to, że jak on zagra, tak, to ja wracam. Jeżeli on z powrotem, to ja wyrzucę C2. On nie ma bicia, bo ja biję. Gramy tu. Ojej, podstawiłem jakość. Skoczek C3. Boże, święty. Zawsze to samo. Zawsze to samo, no. Zawsze to samo, słuchajcie, no. Zawsze coś muszę podstawić. Nawet sporo widziałem w tej pozycji, a jednak za mało. Chyba źle zagrał. Chyba na pewno źle zagrał. Tu grozi. Tutaj, bo grozi taki ruch. On to widzi. Koniec F6. Tu grozi. On będzie musiał tu. No tak, no będzie się bronił od tych pułapeczek. Tutaj, tu. Dobra, mogę jeszcze chyba tak. Bo jeżeli tu, to tu. A nie, to mam taki ruch. Teraz tu on przepcha, a grozi mat. Nie mogę. Bicie czy A3? Nie, no muszę zbić. Muszę, muszę. Przecież ja nie mam tutaj furtki takie za takie odcinki słuchajcie. No i teraz ja przegrywam. Pionek po prostu idzie. No i tempa brakuje jakoś tam. Dobra. Zbyt łatwo oddaję te punkty. Szukam kolejnego przeciwnika. Kurcze, za łatwo to poszło, no. Można się naprawdę wpienić. O, jest, sorry, jest przeciwnik? Nie. A to już. Oh, przecież to jest. Ten co był. Dobra, wyszukuję. No lecimy dalej. Próbujemy. No, próbujemy. No takie są szachy niestety. Znowu d5? Tym razem nie. System Averbacha zagrajmy Hetman D2, żeby nie było h6. F3. No niech będzie g4. Ciśniemy. Niech będzie h4. H5 chce zagrać. Ok, dobra, h5. Tutaj wygląda fajnie. Tyle, że on zagra tu. No muszę. Czy tym. Nie, no muszę tym. H6 przeciwnikowi tego gońca schować. I co nie mogę, tak? Tu. Te ataki tam nie działają. Zagram haszeć, spróbuję go tutaj zgnieść. I teraz tu? Nie no, ok. Biorę tego piona. Biorę. No wracam. Tak, to jest coś za coś, co nie. <coughs> No, B3, bierz, b jeden mi się mało podobało. Trzeba zagrać skoczkiem szybko. Zagrać tu, to on będzie mnie tutaj napierał. No tak, skoczek H3, skoczek F2. Mocniej tu obronić. Ale to się trzyma. No chcesz to wymieniać? No jasne. No dobra, wymienię to, mam pionka więcej. Tym? Ciekawe. No dobra. Ok, robię. Proszadę. Pion więcej, został na A2. I jest chyba OK, póki co. Skoczek D7. Jak zagra, to zawsze mam goniec E7. Tutaj coś mnie chcesz atakować, albo wierzą zagrać tak. No chcesz, no. Zagrajmy tak. Wow. Nie mogę, ok, bo skoczek wisi, podstawiłem, ale może nie jest to aż takie tragiczne. Goniec A7. Ale muszę przyznać, słuchajcie, że taktyka u mnie tak kuleje ostatnio, że wstyd. Naprawdę wstyd. Zastanawiam się nad tym ruchem. Bo tam to trochę gorzej, muszę zbić tego, bo tu muszę rozszczepić te pionki, bardziej pionek mnie interesuje, niż zdobycie jakości, ten skoczek byłby świetny, wow, co on tutaj widzi, czy znaczy, ja nie mogę tak w ogóle teraz? Co tutaj? Po prostu to mi gońce strzeli. Ja wezmę Hetmana, on mi weźmie Hetmana. No dobra, tak zrobimy. Tak, tak. Tam strzelę, on wierzą. Ja tu. Tak, będziesz mógł zagrać. Może tak po prostu. O, pewnie, że tak. Nie no, tak trzeba zbić. Co? Skoczek zbije. Wieża. Się trochę powymienia, a na końcu on chyba tutaj. Właśnie. Kto wyszedł zwycięsko z tej opresji taktycznej. Dobrze. No to co skoczkiem? Gdzieś tam się wbijemy. A taki ruch jest. Hop. 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 Ok, chętnie rewanż zagram, bo bardzo ciekawie przeciwnik grał. Ale odrzucił. 2364 słuchajcie, tyle męki, żeby zdobyć 3, 3 punkty w dzisiejszym odcinku. No spróbujemy jeszcze, spróbujemy jeszcze. Jeszcze chwilę cierpliwości. Mam nadzieję, że się ktoś pojawi. No i jest. 2460. Świetnie. Jedziemy. Zambia. Wow. Jesześć. No gramy królewską indyjską Zerknę tutaj na jego ranking Z innych kierek Blitz, bullet Szybkie, no ok D6 F3 super Wariant zamisza O i gramy tak, tu atakujemy pionka No i spoko, skoczek tutaj Dobra to gramy sobie A6 Planem wieża. D8B5. Chociaż tu jeszcze to będzie ciężkie do rozegrania. Chyba E5 muszę mimo wszystko zagrać. Będzie D5. Skoczek e 7 Coś w tym stylu chyba trzeba. Tak, tak. Tak, tutaj można. Bo jak, jak G4 to jest strzałka szał, tutaj. No i F5, tu nie ma wyjścia. On będzie tutaj napierał. Mhm. Dosyć szybko sobie tu poczyna. Goniec d7. Tak po prostu. Tutaj pewnie e, tutaj jakieś tego ty typu triki będą, więc królem schodzimy na h8. jakieś c6 groziło. Wrócimy sobie z i z planem zagramy goniec na h6. próbą wymiany. No tutaj strzałka. Skoczek spił. Tu mocniej atakujesz. Ok. W takim razie spróbujemy tak. Jak skoczek nie odbiję tutaj. Dobra, wymienimy jedną wieżę. No i co? Chyba tak po prostu. Zagrajmy chyba, żeby tutaj bronić. Tą no co, G4 zagrasz? Tutaj, tutaj, tutaj. Bez pionka grać będzie ciężko, na pewno. Hetman, no bronić trzeba, bronić trzeba, on zagra tak, my zagramy tu. Troszkę mnie ciśnie przeciwnik, trzeba przyznać. Spróbujemy tak, wymienić końce czarnopolowe teraz. To się powinno udać. Tutaj skoczek zagra tu i też będzie fajnie na F7 bronił, ale ja tam myślę już o ataku. Teraz, tu już myślę o ataku. No wieża C7. A, po prostu. A chwilunia. Mam przecież taki ruch. Tutaj groży szachem. A skoczek w 7 mogę bronić tego pionka. No właśnie. A mogę też tu trzasnąć, no ten pionek parnie. Dobra, jak nie zaatakuję, to będzie ciężko. Czekamy, kontry, właśnie. Um, goniec, jakby tu stał, to miałbym fajną opcję też na poświęcenie. Może w ogóle tak spróbować i zagrać wieża F8. To też wchodzi w grę. Tylko król Hadwa chyba się dobrze chowa. Ale król Hadwa tutaj po wybiciu bije tym. Tylko że jakiś szach może też być. Kurczę, no właśnie, to są te trudności, które chociaż nie. Tak, 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 to z szachem mogę po prostu wejść. A teraz tak mogę w ogóle zagrać. Można by tutaj zbić w sumie. Albo zadać da szacha, on odejdzie, zbić tu jak on końcem, to my tu. A on odbije pionkiem. Tak, damy szacha. Dajmy tu szacha. To jest jakaś opcja po prostu zbicia, pionek zbija. Może tak w ogóle, żeby nie było też wieża C8. Tam będzie groził prawie mat, jak to mówią. Dobra, kurczę, no tak, tutaj zbijmy, no zbijmy tutaj tego skoczka. Dobra, i wieża F8, że zagra tu. Wieża F8, niech się boi, no tego, wzięcie tego pionka może być ryzykowne, tak wizualnie patrząc. E, zagra prawdopodobnie tu, ja będę musiał zbić i zagrać skoczek G8. Tutaj mata nie będzie, ale tam będę cały czas atakował gońca. Więc można fajnie przechwycić sobie taką, no właśnie, przechwycić. Nie wiem, jak to w sumie nazwać. Skoczek G8 muszę. A tutaj cały czas wisi nic, więc Hetman będzie musiał wrócić. I już się nikt moimi pionkami nie interesuje w tym momencie, przynajmniej na chwilę. I teraz co dalej? Eee, tak, może w ogóle? Tak, zagrajmy, obrońmy. On musi jakiś sensowny ruch wykonać. Wydaje mi się, że jest dobrze już czarnymi. Ach, długa droga to była. Bo w sumie mogę teraz tak zagrać. Jak on da szacha, to ja sobie tedy fajnie się schowam tym królem. B6 nie było chyba potrzebne, ale okej. Okay. Dobra, skoczek F6. Tutaj nacisk, no szach jak najbardziej, tu uciekamy. Jakiś tam szach, że pionki atakuje tutaj, no ale wtedy bijemy tu. Ok, skoczki robią robotę. Dobra, król podejdzie. Mamy na to czas. E, tu. Tu, tu. Tu, tu. A jeszcze raz to. Tutaj trzeba liczyć szacha. Tutaj, on tu. Dobra, to działa. To działa. Mamy to. Mamy teraz dobre poświęcenie. Dobrze, że B6 poszło, bo wiecie co, jakby był ruch B6 przeciwnika, to ten pionek byłby, mógłby być zaatakowany przez gońca A6. A tak to się tutaj e, nic nie dzieje. Zdobywamy pionka więcej po prostu. Fajne jest też to, że po takim szachu król odchodzi i nie szacha. Sobie odbijam spokojnie. I tak w to wszedł, jak widzę. Ono może tak oczywiście zagrać. No i tak zagrał. Mm. No okej. Okay. Czyli w taką wersję poszedł inną. Jakbym zagrał tutaj. Tu, ja tu. Wtrąćmy tego szacha. Um, szukam mata, szukam mata, tak. Dobra, jeszcze jeden szach. u właśnie moje odejście skoczka teraz za jakieś piękne nie jest. Aha, mam taki ruch, mogę tu odbić i tu powybijać pionki, też z szachami. Hetmanówka. Dobra, czasówka będzie teraz, słuchajcie. Będzie czasówka. Czy tak jeszcze? Nie, 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 tak nie mogę. pionka. Tego mogę wziąć. On weźmie tego. Co bardzo tego nie chcę. Dobra, gram tak. Po prostu idę pionkiem szybko do króla. On tak się też dziwnie ustawił. Gram tutaj, tu nie może, tu może, ja uciekam. Sporo, oczywiście, szachów może nastąpić, ale Hetman broni. Jak tak, to tak. Grożę szybszym dojściem do Hetmana, raczej z szachami. No i te 20 sekund ileś tam mamy, nie? Szacha chyba żadnego nie ma. Przeciwnik, jesteś mój. I mat. Jest, moi drodzy, jest, spróbuję rewanż, spróbuję rewanż. Gość 2460. No, w końcu ktoś dobry. I to w moim debiucie poszło, poszło, poszło. Dobra, moi drodzy, myślę, że koniec na dzisiejszy, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Przeciwnik nie chce rewanżu. Dziękuję Wam za oglądanie. No i co, do, do następnego razu, trzymajcie się, hej.